Bardzo dziękuję za to zaproszenie, szczególnie, że takie mam poczucie, że powinnam się wytłumaczyć, dlaczego tu jestem, bo tutaj nawet pan jak profesor jak wymieniał różne zawody, to nie wymienił mojego zawodu jako typowo zajmującego się zagładą. Ja jestem lekarzem, psychiatrą, jestem psychoanalitykiem grupowym. No i moje wytłumaczenie będzie takie, że, bo będę opowiadała o słowach po zagładzie, częściowo używając języka psychoanalizy. No i moje wytłumaczenie jest takie, że no, psychoanaliza jak powstawała, to powstawała jako zamyśle Freuda, powstawała jako etyka samopoznania, powstawała oczywiście jako psychoterapia, ale też powstawała jako taka krytyczna hermeneutyka kultury. I o ile wszyscy wiedzą, że ona jakby została no jako metoda psychoterapeutyczna, to o tyle no w tej chwili też jest coraz więcej takich pomysłów, żeby być może przy bezradności innych narzędzi, może to z tego się bierze, ale też żeby sięgnąć do psychoanalizy jako takiej metody, która być może coś nam tłumaczy o społeczeństwie, być może coś może nam wytłumaczyć nawet o tym, dlaczego jesteśmy teraz w takim punkcie, w jakim jesteśmy. Ja myślę, że tym na przykład można wytłumaczyć jakieś zadziwiające, w tym sensie uważam, że to jest bardzo dobra książka, ale zadziwiający sukces książki Andrzeja Ledera, mówię w tym sensie zadziwiający, że on sam się tego zupełnie nie spodziewał, bo uważał, że pisze bardzo specjalistyczną książkę, a nagle się okazało, że to jest właściwie taka książka, która no stała się popularna. Więc po tym wytłumaczeniu powiem, ten koniec, który będzie, to będzie troszkę być może próbą jakąś odpowiedzi na to, czym skończył pan profesor. W ogóle takie mam wrażenie tutaj po tym spacerze i w ogóle po tych, że jakoś te teksty ze sobą rozmawiają, co chyba jest jakąś olbrzymią zaletą tego seminarium. Chciałabym zacząć od takiego motta. Jest to rozmowa dwóch młodych kobiet we Wrocławiu w 2017 roku. Pierwsza z nich mówi wagon, co to za nazwa dla restauracji. I druga, nie chciałabym iść do takiej restauracji. Zacząć od konferencji. Tak jak mówię, była to konferencja właśnie analizy grupowej. Odbyła się ona w 2008 roku w Krakowie. Była poświęcona traumie. Przyjeżdżali psychoterapeuci z różnych krajów, ale jak to psychoterapeuci, a w dodatku zajmujący się traumą i zainteresowani Krakowem, głównie tak zwane drugie pokolenie, czyli dzieci ocalałych z Holokaustu z Polski. Do mnie należało zorganizowanie wycieczki do Auschwitz, zwiedzania Auschwitz, spotkania w Auschwitz. Potem już było coraz gorzej. Próbowałam napisać maila do organizatorów wycieczek. Szanowni Państwo, czy dysponują Państwo transportem do Auschwitz? Jedyne, co wpadło mi do głowy, to dopisać, jakkolwiek to brzmi. Programy napisaliśmy. Dla osób zainteresowanych wizyta w miejscu pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau prowadzący Alfred Garwood. Wizyta wydaje się dobrym słowem, bo zupełnie nie pasuje, ale też jest wieloznaczne. W Krakowie na przykład obchody lekarskie określane są jako wizyty. Po angielsku brzmi nieco lepiej. Guided tour to the Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum. Uczestnik konferencji z Londynu, Alfred Garwood, angielski psychoanalityk grupowy, ocalał jako dziecko z zagłady, miał nas oprowadzać. Po zwiedzaniu spotkaliśmy się w małej salce, żeby pobyć i porozmawiać wspólnie. Byliśmy razem i milczeliśmy. Dzisiaj bardzo mi wracała ta konferencja po naszym, że tak powiem, spacerze, czy nie wiem, przejściu. Grupa osób, których zawodem jest przekładanie uczuć na słowa, nie znalazła słów na opisanie swojego doświadczenia. Mogliśmy przecież inteligentnie interpretować odtworzenie, które dokonało się na początku zwiedzania, kiedy energiczna przewodniczka, coraz bardziej zła na ślamazarną grupę, próbowała doprowadzić nas do porządku. Poprzez swoje energiczne gesty i ostre w brzmieniu wypowiedzi stała się dla nierozumiejących po polsku uczestników wcieleniem stereotypu SS-manki, znanego im z literatury i filmu. Próbowałam wyjaśnić przewodniczce sytuację naszą i Alfreda, ale to tylko ją rozjątrzało.
widziała w ocalałych osoby zawłaszczające Auschwitz, tak jakby pobyt w tym lub innym obozie uprawniał ich do niepodporządkowywania się regułom muzeum. Ale nawet to nieporozumienie nie wytrąciło nas ze stanu odrętwienia. Alfred urodził się w getcie w Przemyślu. Jak miał 8 miesięcy, został wywieziony z rodzicami i rodzeństwem do obozu w Bergen-Belsen, gdzie przebywał przez prawie 2 lata do wyzwolenia obozu. Po raz pierwszy po wojnie pojechał do Bergen-Belsen w 1990 roku na uroczystość upamiętniającą wyzwolenie. W artykule dotyczącym podstaw bezpieczeństwa psychicznego opisuje swoją reakcję na kontakt z obozem, pobudzenie i odrętwienie, które wiąże z uwolnieniem do tej pory otorbionego lęku anihilacyjnego. Wydaje się, że z takim podzielanym czy przekazanym transgeneracyjnie stanie lęku i odrętwienia znajdowaliśmy się po kontakcie z Auschwitz. Chciałam teraz powiedzieć o zmianie znaczenia słów w czasie zagłady. Żadne słowo nie pasuje do Auschwitz, ale są też słowa, które po Auschwitz nabrały innego znaczenia, ciężaru. Na zmiany znaczenia słów zwracał uwagę już w czasie wojny oczywiście Wiktor Klemperer oraz zaraz po wojnie Nachman Blumenthal. O tym chciałam powiedzieć, bo ten drugi jest znacznie mniej znany i jego ta książka Słowa niewinne, która ukazała się w Polsce w 1947 roku, robi piorunujące wrażenie ze względu na swoją surowość, formę słownika. Autor pisze we wstępie z zadziwieniem, że język urzędowy hitlerowski był raczej dobroduszny, przepełniony wbrew ustalonemu pojęciu o języku urzędowym cechami indywidualnymi, uczuciowymi. Jest to język ludzki, dziwi się Blumenthal. Blumenthal zadaje pytanie, gdzież więc kryje się zło? I odpowiada, słowa hitlerowskie są dwuznaczne, pozornie znane i obojętne, zawierają jednak w sobie drugą treść, pełną grozy i okropności, dostępną tylko dla wtajemniczonych. Jest cały słownik słów również niemieckich, tak jak dzisiaj też staliśmy i uzgadnialiśmy właśnie, jak te słowa są po niemiecku i co one tak naprawdę oznaczają. Zwraca uwagę na zohydzenie słów i zmianę reakcji emocjonalnej. Słowa o łagodnej treści stały się właśnie w hitlerowskich Niemczech słowami, na których dźwięk serce zamiera. Nie wysilali się Niemcy w wynajdywaniu nowych słów na oznaczenie nowych metod torturowania ludzi. Woleli użyć starych, podkraść się pod inne słowa niewinne. Blumenthal przytacza wiele słów niemieckich, z których część przeniknęła do polszczyzny jedynie w tym wojennym znaczeniu, jak Ausweis, Kapo czy Getto oraz słowa polskie, akcja, blok, barak. Są też nowe określenia o łagodnym brzmieniu, których już teraz nie można powiedzieć bez poczucia winy, jak choćby ostateczne rozwiązanie czy wysiedlenie. Próbę stworzenia słownika topiki holokaustowej przeprowadził również Sławomir Buryła, który zdaje się wyszedł, ale wróci, rozumiem tutaj. Hasła zaproponowane przez niego są zarówno specyficzne dla doświadczenia Holokaustu, jak Anielewicz czy Muzułman, ale także słowa powszechnego użytku, które zmieniły swoje znaczenie po doświadczeniu zagłady, jak mur, rampa czy karuzela. Była już tu wspominana książka, która ukazała się w 2017 roku pod redakcją pracowników Instytutu Kultury Polskiej, Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej. No i właśnie też było, prawda, tutaj wspominała pani profesor tą pracę Janickiej, która jest na okładce, to jest z cyklu Miejsca nieparzyste, która przedstawia powietrze nad obozami zagłady. Na okładce jest to powietrze z Treblinki. Autorka mówi, w powietrzu krążą popioły. Można to dostać także, że słowa. Takie słowa wybrane przez autorów to brama, buty, chleb, cmentarz, dziecko, gaz, komin, las, mur, obóz, papiery, pierzyna, stodoła, szafa, wagon, włosy, zdjęcie zwierząt. I każde z nich jest opisane w oddzielnym eseju. Co więc stało się ze słowami podczas zagłady? Używanie słów zwykłych, niewinnych na kolejne etapy mordowania ludzi jest rozwiązaniem perwersyjnym. Perwersja w tym rozumieniu związana jest z myśleniem. Oznacza zniekształcenie, przeinaczenie, przekształcenie, a także zdemoralizowanie i zdeprawowanie. Rozumowanie perwersyjne pozwala na jednoczesne utrzymywanie dwóch wersji rzeczywistości, życzeniowej i realnej. Celem myśli perwersyjnej jest atak na prawdę, co Bion określa poprzez atak na wiązanie.
Perwersyjna organizacja psychiki nie jest tożsama z organizacją psychotyczną, gdyż nie dochodzi do całkowitego zerwania z rzeczywistością. Ten stan umysłu dobrze pokazuje zachowanie Eichmanna podczas procesu oraz egzekucji. Neil Bascom, autor książki Wytropić Eichmanna, pisał, że język Eichmanna wbrew oczekiwaniu nie był językiem żołnierza. Eichmann używał długich, eliptycznych, sprzecznych wewnętrznie fraz, zaprzeczał swojej odpowiedzialności za zbrodnie, do końca nie wierzył w możliwość wyroku skazującego. Równocześnie w 2016 roku upubliczniono list Eichmanna do prezydenta Izraela o darowanie życia, co pokazuje, że równocześnie zdawał sobie sprawę z realnej sytuacji. Czemu służy taka organizacja perwersyjna? Angielski psychoanalityk Manei Kirl w kontekście leczenia analitycznego mówi o konieczności uznania takich faktów jak istnienie dobrego obiektu, który jest poza kontrolą, uznanie kreatywności aktu seksualnego rodziców, z którego jest się wykluczonym oraz nieuchronności upływu czasu i śmierci. Wszystkie te bolesne doświadczenia ludzkie związane są z żałobą i utratą. Utratą dobrego obiektu, wykluczeniem z pary, a wreszcie z utratą życia. Zaprzeczenie tym utratom odbywa się poprzez obronę narcystyczną, przekonanie o możliwości kontroli i samowystarczalności. Psychoanalityk francuski Racamier podkreśla niemożność odbycia żałoby jako podstawową cechę perwersji narcystycznej. Istotne jest, że w odniesieniu do zagłady nie mamy do czynienia z perwersją jako zaburzeniem indywidualnym, ale z perwersją całego systemu, który doprowadził do Holokaustu. Celem struktury perwersyjnej jest więc unikanie żałoby. Melanie Klein łączy żałobę z pozycją depresyjną, smutkiem, tęsknotą za dobrym obiektem oraz pragnieniem jego odtworzenia. Dzięki osiągnięciu pozycji depresyjnej rozróżniamy rzeczywistość wewnętrzną i zewnętrzną, tolerujemy własne impulsy, poczucie winy, a także rozwijamy możliwość myślenia symbolicznego. Pojawia się zdolność do myślenia i marzeń sennych. Polska uczennica Melanie Klein, Hanna Sigal, opisuje, jak trauma niszczy zdolność symbolizacji. Pojawia się zrównanie symboliczne. Zrównanie symboliczne różni się od prawdziwego myślenia symbolicznego pozycji depresyjnej, w którym następuje porzucenie obiektu i możliwość odbycia nad nim żałoby. W zrównaniu symbolicznym symbol nie reprezentuje obiektu, tylko jest przeżywany tak samo. Chciałam dać przykład, bo te wywody mogą się dać skomplikowane, więc taki zanik możliwości rozumienia symbolicznego w Auschwitz, wydaje mi się, że to fantastycznie opisuje Jean Améry. Przypominam sobie pewien zimowy wieczór, kiedy wracając do pracy z terenu IG Farben, nierównym krokiem wlekliśmy się z powrotem do obozu przy wtórze irytującego raz, dwa lewa kapo, a mnie rzuciła się w oczy flaga powiewająca z Bóg wie jakiego powodu na niegotowych jeszcze budynkach. Mury stoją oniemiałe z zimna, na wietrze szczękają chorągwie, wymamrotałem machinalnie pod nosem w pierwszym skojarzeniu. Potem powtórzyłem tę strofę nieco głośniej, wsłuchałem się w brzmienie słów, próbowałem wczuć się w rytm i spodziewałem, że pojawi się we mnie związany dla mnie od lat z tym wierszem Holderlina emocjonalny, intelektualny model odczuć. Nic. Wiersz nie transcendentował już rzeczywistości. Po prostu był i stanowił jedynie rzeczową wypowiedź. Jest tak, a tak. Kapo ryczy lewa, zupa była cienka, a na wietrze szczękają chorągwie. W dalszej części wspomnień w książce Poza winą i karą Améry odnosi się do słów żydowskiego pisarza z Austrii, Karla Krausa, dotyczących III Rzeszy, który mówi: słowa umarły, gdy obudził się ten świat. Doświadczenie obozu koncentracyjnego przekonało go, że słowo umiera tam, gdzie rzeczywistość zawłaszcza wszystko. Dla więźniów obozu słowo dawno umarło, pisze Améry, i nie zostało nawet poczucie, że powinniśmy żałować jego odejścia. Kolejna rzecz to chciałam powiedzieć o słowach jako reminiscencjach, czyli takim, jak można traktować słowa jako taki nawrót traumy. Freud wyróżniał nerwicę półrazową, do której dochodzi, kiedy dojrzała część psychiki, czyli ego, nie jest w stanie zapanować nad zalewającymi bodźcami z zewnątrz lub wewnętrznym napięciem. Próby rozładowania napięcia psychicznego związanego ze wspomnieniami wydarzenia traumatycznego powodują retrospektywne przebłyski, to się nazywa reminiscencje albo flashbacki, oraz kompulsywne odtwarzanie traumy.
Dla objaśnienia tych zjawisk Freud cytuje opowieść z Jerozolimy wyzwolonej Torquada Tassa. Tam jest taka historia, że Tancred po nieumyślnym zabiciu ukochanej Klorindy odtwarza historię zabójstwa poprzez ranienie drzewa i słyszy głos ukochanej wydobywający się z rany. Pojęcie flashbacku występuje także we współczesnych klasyfikacjach psychiatrycznych jako istotna część zespołu stresu pourazowego, w którym trauma odtwarza się poprzez myśli i obrazy z towarzyszącym przeżyciem, że wydarzenie traumatyczne trwa nadal. Reminiscencje są dowodem braku możliwości symbolizacji wydarzenia w przeciwieństwie do myśli i wspomnień. Konsekwencją traumy jest restrukturyzacja życia psychicznego. Przeważa myślenie konkretne, wydarzenie traumatyczne nie jest umieszczane w czasie, stale odtwarza się na skutek nawracających obrazów. Powstaje pytanie, czy słowa lub obrazy w przestrzeni społecznej mogą odpowiadać reminiscencjom w procesie indywidualnego mierzenia się z traumą. Poza takimi skojarzeniami indywidualnymi istnieją słowa, a także obrazy, które w wyobraźni społecznej natychmiast kojarzone są z obozami czy z tym, co po nich zostało. Wystarczy przywołać stłoczone, ściśnięte czy zwalone na stos rzeczy, tory, ciało zsuwające się po pochylni w dół. Pisze o tym właśnie w tej wspaniałej książce Grzegorz Niziołek, w książce Polski Teatr Zagłady. Pokazuje, jak obrazy dotyczące zagłady pojawiają się w innych kontekstach, działają na poziomie nieświadomości, są powrotem wypartego. Co mówią nam słowa o wypieranej rzeczywistości? Powstają nowe słowa związane z zagładą. Przykładem takiego określenia jest mienie pożydowskie. Piotr Forecki w refleksji na temat książki Klucze i kasa pisze, że celem takiej zbitki pojęciowej jest zakłamanie faktu grabieży na Żyda, która dokonywała się w czasie wojny i po wojnie i sugestia, że zamordowani Żydzi pozostawili swoje dobra Polakom w spadku. Pisze, zbitka mienie pożydowskie jest jednak dla polskiej wspólnoty narodowej wygodna, ponieważ zasłania i wymazuje coś znacznie poważniejszego, antysemityzm i mordy dokonywane na Żydach w procesie tego zrealizowanego przywłaszczenia. Sączące się przed wojną z różnych stron antysemickie wywody opierały się przecież także na założeniu, że Żydzi znajdują się w posiadaniu rozmaitych dóbr, które w istocie należą się Polakom. Zajmują ich miejsca pracy i przestrzeń publiczną. Innymi słowy, zmiana tego stanu rzeczy mogła być postrzegana jako działanie uprawnione, po prostu przywrócenie właściwego porządku, restytucja panowania grupy homogenicznej i hegemonicznej. Przypomnijmy to, co mówiłam, że perwersja ma charakter narcystyczny, co oznacza, że utrata dotyczy nie obiektu, ale obrazu siebie. Obecne procesy społeczne w Polsce pokazują, jak trudno jest pogodzić się z utratą wizji niewinności Polaków w czasie zagłady. I chciałam teraz trochę powiedzieć o powrocie słów. Istotą perwersji jest przetwarzanie dobra w zło lub w coś całkowicie pozbawionego wartości. Słowa niewinne stają się winne. Co musiałoby się wydarzyć, żeby słowo zostało przywrócone ich pierwotne znaczenie symboliczne i emocjonalnie? Żeby można używać słowa wagon, stodoła czy pierzyna. Jeżeli uznać, że możliwość symbolizacji związana jest z pozycją depresyjną, a ta rozpoczyna się od żałoby, trzeba by uznać stratę. Także wspomniane już rozwiązanie perwersyjne służy zaprzeczeniu stracie. Klein uważa żałobę za regresję do wczesnej fazy depresyjnej, w której podmiot czuje, że jego fantazje destrukcyjne skierowane były do kochanego obiektu, a to rodzi lęki, poczucie winy, utraty i żalu oraz potrzebę reparacji. Według Klein żałoba nie może się dopełnić bez przeżycia tych wszystkich emocji. Przeszkodą w procesie żałoby jest według Klein ambiwalencja wynikająca ze stłumienia agresji wobec utraconego obiektu. Tak więc reparacja w żałobie będzie mierzeniem się z uczuciami pozycji depresyjnej. Precyzyjnym opisem procesu przechodzenia przez kolejne etapy żałoby jest tekst francuskiej psychoanalityczki córki ocalałych z Holokaustu Lydii Flem. W książce Jak likwidowałam dom swoich rodziców autorka pisze. Żałobę przeżywa się w samotności. To nie tylko ból i smutek, to także agresja, gniew i wściekłość. Z trudem dopuszczamy je do siebie. Uważamy, że zmarli i niemowlęta mogą budzić tylko konwencjonalne, łagodne uczucia ciepła i szacunku. Ostrze pierwszego bólu się stępia, odrętwienie i bunt ustępują miejsca powolnej akceptacji rzeczywistości. Pogłębia się żal. Przychodzą chwile pustki, braku, niepokoju.
Później rozciąga się nasycony słodyczą smutek. Obraz zmarłego otacza bolesna czułość, zmarły kuli się w nas. W tej drodze nie ma żadnych skrótów, nie można jej uniknąć. Śmierć należy do życia, życie pochłania śmierć. Freud pokazywał wyraźne różnice pomiędzy żałobą a melancholią, czyli tak nazwał to, co obecnie nazywam depresją. Zadaniem żałoby jest wycofanie energii libidynalnej z obiektu. Przede wszystkim trzeba uznać rzeczywisty brak obiektu. W melancholii dochodzi do idealizacji utraconej osoby. Niedopuszczalne do świadomości są uczucia gniewu i złości, niszczą ego. Freud pisze: w wypadku żałoby to świat zubożał i opustoszał. W wypadku melancholii zubożało i opustoszało samo ja. No ale jest oczywiście zysk melancholii, który polega na tym, że utrzymujemy iluzję, że obiekt nie został utracony. Może dochodzić do identyfikacji z uszkodzonym lub martwym obiektem. W swojej pracy nad żałobą i melancholią z 1917 roku Freud widział możliwość przepracowania żałoby poprzez przeniesienie energii libidynalnej na inne obiekty. Między 1917 a 1920 rokiem Freud doznał dwóch traum. Zderzył się z destrukcją wojny oraz pochował swoją córkę Zofię. W tym okresie pisze tekst Poza zasadą przyjemności, w którym konceptualizuje popęd śmierci. W tej pracy opisuje swojego wnuka, bawiącego się szpulką w zabawę Forda, czyli Precztu. Chłopiec odrzuca i przyciąga znajdującą się na sznurku szpulkę, imitując zbliżenie i oddalenie matki. Wnuk bawi się w ten sposób w wieku 1,5 roku, jeszcze przed rzeczywistą utratą matki, bo to był syn tej córki Zofii. Gra ta pokazuje inny stosunek do możliwości przepracowywania żałoby. Powtarzanie, które jest odzyskiwaniem kontroli nad wydarzeniem, a być może także odgrywaniem zemsty na opuszczającym bliskim. Myśl Freuda dotyczącą procesów zachodzących w melancholii rozwijają psychoanalitycy żydowscy z Węgier, tworzący we Francji, Nicolas Abraham i Maria Torok. Rozumieją oni charakterystyczną dla melancholii inkorporację utraconego obiektu jako dosłowne pochłonięcie, umieszczenie wewnątrz psychicznej krypcie. Takie fantomy przekazywane są transgeneracyjnie, bez wiedzy potomka i bywają określane w języku potocznym jako szkielety w szafie. Praca żałoby według nich polega na przemieszczaniu libido ze straconego obiektu poprzez tworzenie metafory. Wtedy inkorporacja zamienia się w introjekcję, możliwość przyswojenia, nadania znaczenia, która prowadzi do rozwoju jednostki, poszerzenia ego. Przykładem inkorporacji jest oczywiście legenda Dybuka, ale mogą być historie, które nawet jeżeli wymówione, pozostają niewypowiedziane. W jednej z polskich rodzin opowiadana była historia żydowskiej dziewczynki żebrzącej o chleb. Zawsze kończyła się stwierdzeniem: nie mogliśmy jej dać, bo przyszłaby znowu. Historia opowiadana zawsze tak samo, bez zmian refleksji, jak traumatyczna reminiscencja przekazywana w niezmienionej, zamrożonej postaci kolejnym pokoleniom. Jacques Derrida, odnosząc się do teorii Freuda i koncepcji Abrahama i Torok, z którymi był zaprzyjaźniony, pisze o potrzebie stałego procesu żałoby, który określa jako demidei, czyli taka półżałoba. Zakłada niemożność odbycia całkowitej żałoby nad utraconym obiektem, ale pozostawanie w pozycji pomiędzy, oscylowania pomiędzy tym językiem Torok i Abrahama, byśmy to uznali jako takie oscylowanie pomiędzy inkorporacją i introjekcją. W rozmowie z francuską psychoanalityczką Elisabeth Rudinesco mówi: żałoba musi być niemożliwa. Udana żałoba jest żałobą nieudaną. W udanej żałobie inkorporuję zmarłego, przyswajam go sobie, godzę się ze śmiercią i w konsekwencji nie zgadzam się na śmierć oraz odmienność innego zmarłego. Jestem więc niewierny. Tam, gdzie udaje się introjekcja przepełniona żałobą, żałoba anuluje innego. Biorę go na siebie, a w konsekwencji neguję lub ograniczam jego nieskończoną odmienność. Od początku XX wieku mamy do czynienia z procesem wymazywania rytuałów związanych ze śmiercią, a także usuwaniem procesu języka żałob ze strefy publicznej. To dwudziestowieczne wykluczenie żałoby skutkuje powrotem wypartych treści w języku sztuki. Możemy zastanawiać się, czy te wyparte treści nie są obecne także w słowach, nadając im dodatkowy ciężar. Chciałam na zakończenie opowiedzieć o takim warsztacie, który określam jako odzyskiwanie, czy taką próbę odzyskiwania mowy.
Ten warsztat odbył się w 2017 roku na konferencji psychoterapeutycznej w Krakowie. Zaproponowaliśmy go jako grupa takich psychoterapeutów pracujących od wielu lat z ocalałymi. Warsztat dotyczący pamięci Holokaustu. W pierwszej części warsztatu uczestnicy czytali wybrane przez nas, czyli organizatorów warsztatu, teksty dotyczące zagłady. Były to narracje ofiar, sprawców i obserwatorów. Ta część była wzorowana na, nie wiem czy Państwo widzieli, że takie przedstawienie Maji Kleczewskiej, malowany ptak. Ono się składało z takich dwóch części. Tą pierwszą częścią był taki, no tak jakby panel, to był odgrywany przez aktorów panel, taka jakby dyskusja dotycząca zarówno właśnie odtwarzająca to, co jakieś wydarzenia zagłady, jak i współczesne głosy na temat zagłady. No i myśmy wybrali fragmenty zarówno odnoszące się do przeszłości, jak i do aktualnych dyskusji. To tak wyglądało, jakby te osoby czytając te fragmenty, jakby rzeczywiście byli takimi dyskutantami w panelu. Na warsztat przyszły osoby stosunkowo młode, znaczy no, wnuki ofiar, sprawców i obserwatorów. Przede wszystkim obserwatorów, ale też z niepokojem, że być może ich dziadkowie w jakimś stopniu byli sprawcami. W pierwszej części warsztatu padały nazwy miejscowości, gdzie dokonywała się zagłada rękami Polaków. Jedwabne, Gniewczyna, Markowa. W drugiej części psychoterapeuci, lokalizując swoje miejsca rodzinne, odnosili się do tych punktów na mapie. Mówili niedaleko Jedwabnego, koło Markowej. Także tam mieszkam koło Jedwabnego, mieszkam koło Markowej. Zawsze mieszkałam w Kielcach. Tak zaczynali swoje wypowiedzi. Jedna z osób mówiła o dziadku, który był w rodzinie czczony jako żołnierz wyklęty, ale ona chciałaby wiedzieć, co robił naprawdę. Inny uczestnik opowiedział o maszynie do szycia, która pojawiła się w domu nie wiadomo skąd. Było dużo bezradności, ale też potrzeby dowiedzenia się, pamiętania, stworzenia warunków do odbycia żałoby. Jako organizatorzy staraliśmy się stworzyć bezpieczne miejsce, doświadczenie, które w psychoterapii jest określane jako środowisko trzymające bądź kontenerujące. Trochę chciałam powiedzieć, jak to rozumiem, ten warsztat i w ogóle taką możliwość rozmowy czy pamiętania. Alessandra Cavalli pisze o transmisji śmiertelnego, które jest rezultatem niemożności zrozumienia i znalezienia reprezentacji dla przeżyć, które zostały umieszczone w ciele i w psychice kolejnego pokolenia. Pisze: wydarzenia stają się doświadczeniami, kiedy stają się znaczące, mają nazwę, zostają poznane. Jeżeli nie ma środowiska, które jest w stanie je kontenerować, stają się niereprezentacją. Celem terapii traumy transgeneracyjnej jest danie języka na to niereprezentowane. Ważne jest odróżnienie utraty od nieobecności. I La Capra pisze, kiedy nieobecność zbliża się do utraty, może stać się przedmiotem żałoby. W wypowiedziach uczestników warsztatu najpierw pojawiło się dostrzeżenie nieobecności. Taki cytat. Zrozumiałam, że w moim miasteczku połowę mieszkańców stanowili Żydzi, a dopiero potem poczucia straty. Aby rozpocząć społeczny proces żałoby, stratę trzeba nazwać. Dlatego też ważne jest, kto zginął, gdzie i w jaki sposób odnaleźć miejsca pochówka. Ja tu miałam takie bardzo silne poczucie, jak Państwo mówili i wykonywali właśnie tą pracę taką, takie odnajdywanie tych szczegółów, że to jest niezwykle ważne do tego, żeby w ogóle żałoba była możliwa. To spotkanie pokazało, że jest być może szansa na zmianę przekazu transgeneracyjnego, w którym jesteśmy skazani na pozostawanie w pozycji potomka ofiary, sprawcy bądź obserwatora w świecie, w którym nie można powiedzieć bez poczucia winy maszyna do szycia. Doświadczenie warsztatowe pokazuje na gotowość zmierzenia się z winami dziadków. Wydaje się, że drugie pokolenie, zarówno ofiar, jak i świadków i sprawców, chroni swoich rodziców przed bólem, winą i wstydem, a trzecie ma więcej odwagi do dezidentyfikacji z pokoleniami przodków, a tym samym rozpoczęcia procesu mierzenia się z utratą. Nie oznacza to oczywiście domknięcia żałoby. Bliskie jest mi pozostawanie w sferze niedomknięcia. I znowu wracając do twórczości Maji Kleczewskiej i Łukasza Chodkowskiego, chciałam powiedzieć o takim, oni stworzyli właśnie taki trypty, gdzie był ten dybuk, o którym mówiłam, jako o tym szkielecie w szafie, jest ten malowany ptak i ostatnia część to jest golem. Też dzisiaj mówiliśmy o golemie na tym przejściu naszym.
współczesny golem, który buduje swoją tożsamość od nowa, tym współczesnym golemem są, według tego przedstawienia, ocalali zagłady. My przysłuchujemy się ich słowom, które są trudne do uchwycenia, ciche, niesłyszalne wśród innych dźwięków. Przedstawienie jest otwarte, wchodzimy w dowolnym momencie i wychodzimy, kiedy chcemy. Nie ma podziału na publiczność i aktorów, jesteśmy wszyscy w jednej przestrzeni i poruszamy się pomiędzy wydarzeniami scenicznymi. Ta forma wydaje mi się dobrze oddawać rzeczywistość, w której jesteśmy wobec zagłady. Niemożność całościowego poznania, nazwania, a tym samym zakończenia żałoby. Cały tryptyk pokazuje proces żałoby. Dybuk jest pierwszym etapem, w którym dochodzi do inkorporacji utraconego świata. W malowanym ptaku krypta się otwiera i trupy wychodzą z szafy. Próbę wepchnięcia ich z powrotem reprezentuje w przedstawieniu tym malowany ptak biografka Kosińskiego, postać wzorowana na Joannie Siedleckiej, autorce Czarnego Ptasiora. Golem pokazuje pozostawanie w półżałobie, traumatyczne reminiscencje, takie jak biegnąca naga kobieta, nagie osoby wchodzące pod prysznic, mieszają się z narracjami ocalałych. Odrzucamy szpulkę, żeby przyciągnąć ją znowu. Słowa czasami są rzeczami, czasami stają się symbolami. Dziękuję bardzo.